Mamy tutaj zadanie z naszego portalu, więc ja jak zwykle je skopiowałem do notatnika. Tam je rozwiążemy, a potem tutaj sprawdzimy, sprawdzimy rozwiązanie. I jak zwykle może zachęcam, aby przez przerwać oglądanie tego filmu i samodzielnie spróbować rozwiązać to zadanie. A zadanie jest następujące. Pamela skonstruowała katapultę wysokość miotanych przez katapultę pocisków wyrażona w metrach nad ziemią. Po upływie t sekund po wyrzuceniu pocisku opisuje funkcja h od t minus 5t kwadrat plus 40t. Czyli widzimy, to jest funkcja kwadratowa i Pamela chce widzieć, po jakim czasie pocisk spadł na ziemię. I mamy tutaj takie, przede wszystkim te, teraz, takie pomocnicze, jakby pytania. Przekształć wzór funkcji kwadratowej w taki sposób, aby znajdowała się w nim liczba, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Możesz w tym celu użyć postaci kanonicznej lub iloczynowej. To jest tutaj, mamy wypisać ten, przekształcić wzór tej funkcji. Po ilu sekundach pocisk wyrzucony przez katapultę pameli spadnie na ziemię. Czyli co, może spróbujmy najpierw naszkicować sobie ten wykres tej funkcji. Więc tak, co my widzimy? Widzimy, że to jest parabola. Dla T równego 0 ona jest 0, bo nie ma wyrazu wolnego. I współczynnik przy T kwadrat jest ujemny. prawda? Czyli. czyli Generalnie. No i y, Pamela, Pamela wystrzeliła do góry, prawda? Czyli na początku no, raczej się to będzie wznosić, czyli możemy się spodziewać, no, że wykres tej naszej paraboli będzie wyglądał jakoś tak. No i teraz o co nas pytają? Pytają nas po jakim czasie pocisk spadł na ziemię. Tak? Czyli tutaj mamy. Czas w sekundach i wysokość w metrach jest podana, i teraz po jakim czasie? Czyli chodzi o drugie miejsce, prawda? Ta parabola widać ma dwa miejsca zerowe, i chodzi o to drugie miejsce zerowe tej paraboli. Teraz tak, i teraz przekształcić wzór funkcji kwadratowej w taki sposób, aby znajdowała się w nim liczba, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Czyli w tym wzorze ma się znajdować to miejsce zerowe i możesz użyć postaci kanonicznej lub iloczynowej. No, w postaci kanonicznej to my wiemy, że tam jest wierzchołek łatwo odczytać. Natomiast postać iloczynowa funkcji kwadratowej to jest właśnie taka postać, w której są miejsca zerowe. Czyli przypomnę, postać iloczynowa, prawda? No to, to jest y, jak mam funkcję ax kwadrat plus bx plus c, no tutaj mamy t, ale już z przyzwyczajenia napisałem x. To postać iloczynowa to jest a razy x minus powiedzmy x1 i x minus x2. I wtedy to x1 i x2 to są właśnie miejsca zerowe tej funkcji, czyli pierwiastki kwadratowego równania. Dobrze, no to, to nasza funkcja to jest co? h od t to jest minus 5t kwadrat plus 40t. No dobrze, czyli tak, a to jest, czyli minus 5, czyli próbujemy po prostu tutaj przepisać ten wzór, czyli mamy tak, najpierw wyłączamy minus 5 i potem mamy co? t kwadrat minus 8t i teraz jeszcze t możemy wyłączyć, czyli to jest minus 5t razy t minus 8. No czyli tutaj widzimy, to jest właśnie postać iloczynowa, widzimy dwa miejsca zerowe. No, pierwsze miejsce zerowe to jest X, t1 równe 0, tak? czyli to jest właśnie to, czyli to jest t równe 0, to jest pierwsze miejsce zerowe, a tu jest drugie miejsce zerowe, t równe 8, czyli tutaj jest 8. Czyli tak, postać iloczynowa to jest minus 5t razy t minus 8, a po ilu sekundach? No po 8 sekundach pocisk Pameli spadnie na ziemię. Dobrze, no to teraz sprawdźmy sobie odpowiedź, czyli to jest minus 5t. Minus 5t razy t minus 8. To jest postać iloczynowa. No i odpowiedź jest, że po 8 sekundach. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.